Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny Titled Tuesday, moi drodzy. Mamy 21 września 2021. Titled Tuesday, przypominam, jest to turniej dosyć silny, cykliczny, co wtorek o godzinie 19 aktualnie. Tam pewnie godzina się zmieni, jak się zmieni strefa czasowa. Strefa czasowa. Zmieni się czas. Aczkolwiek, no, czasami jest o 18, czasami o 19, nieistotne, będziemy tego pilnować. Bardzo silny turniej z tego względu, że gra bardzo dużo arcymistrzów z czołówki i światowej, i europejskiej. Jest z kim pograć. To na pewno jest plus, żeby potrenować 11 rund. Przypominam, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. No i turniej rozpocznie nam się za niedługo. Za dosłownie 7 minut. Już widzę pierwsze osoby na czacie. Witam serdecznie. Witam, witam. I o zdrowie się pytam. MKW, witam cię serdecznie. Dolas Franciszek, cześć. Dzięki serdeczne. No tak, ostatnio grałem z Gotham Chess. Partia wygrana, ale to już analizy zostały przerobione. No i teraz no, zobaczymy. Może ktoś jeszcze ciekawy się trafi. Któż to wie? Także spokojnie czekamy. Aktualnie 260-70 zawodników, będzie za chwilę pewnie 300 przekroczy spokojnie, więc poczekajmy do rozpoczęcia. Tradycyjnie już jak na YouTubie będzie film, to na pewno ponumeruję partie, więc nie trzeba będzie powiedzmy szukać tych partii po kolei. Witam cię Łukaszu, witam cię Marku, dzięki serdeczne. Top 3 możemy celować. Czemu nie? Trzeba ambitnie. KZP 123, witam cię. Zakrzew. Dzięki serdeczne. Przypominam, moi drodzy, jak macie ochotę przyjechać do Uzdowa na symultanę ze mną, to wszystkie szczegóły są, jak klikniecie wykrzyknik i wpiszecie symultana, no to odsyła was do filmiku, o którym opowiadam o tym wydarzeniu. Szykuje się niezła szachowa impreza, od razu powiem. Na pewno osoby, które przyjadą, no, nieskromnie powiem, nie pożałują. O, w ten sposób. Nie chcę za dużo zdradzać, wystarczy po prostu przyjechać. Marku, wszystko jest pod linkiem. Na czacie wystarczy wpisać wykrzyknik symultana, wyskoczy ci link. Ewentualnie na YouTubie też zrobiłem filmik, na Facebooku szachusiowym również jest informacja, wystarczy pogrzebać. Nie chciałbym szczegółowo powtarzać się już za każdym razem. W każdym razie symultana na 100 ludzi. No pewnie 100 osób się nie zbierze, znając życie, bo to nie takie proste, ale myślę, że będzie fajnie. Już jakieś zgłoszenia mam. O, dziękuję serdeczne za subskrypcję. Dawno tego znaczka nie widziałem, bardzo mi miło. Dziękuję bardzo, ty, Tymo 678. Witam wszystkich serdecznie. Tu już nie zdążyłem z osobna. Co tutaj piszecie? Damix pisze, czwartą kategorię masz i jakie porady na liczenie wariantów? No cóż, zadania, jeszcze raz grać w szachy. To wyjdzie samo, myślę. No ale czytanie książek, analizowanie partii i tak dalej. Tak jak z nauką języka, przypuszczam. Powtarzać, powtarzać. Jeszcze raz powtarzać. Coraz trudniejsze rzeczy. Coraz dłuższe warianty. Jakie jest moje elo? Najwyższe mam rozumieć. Niecałe chyba 2700 osiągnąłem. 2600. Nie pamiętam. Można sobie sprawdzić. Szczerze mówiąc, nie wiem. Jakoś mnie to. Szczególnie rekordy jakoś tak nie interesują, jeśli chodzi o ranking. Musiałbym się na to nastawić bardzo mocno. Tylko po co? Znaczy, no można oczywiście dla fanu, tak? Nie trzeba mieć kategorii. Znaczy, do drugiej kategorii szachowej mogą udział brać zawodnicy i do pierwszej kategorii żeńskiej również. Więc jak ktoś nie ma kategorii, tym bardziej zapraszam. Dlaczego by nie? Dzięki, Tomo. Pozdrawiam. Witam, witam. Najtrudniejszy arcymistrz, z jakim grałem. Najsilniejszy, tak naprawdę. No to był prawdopodobnie. Znaczy, kiedyś grałem z Nigelem Shortem.
ale to kiedyś, to myślę taki najbardziej utytułowany. Tutaj w Titled Tuesday, no było kilku, nie jestem w stanie sobie przypomnieć nazwisk. Z Kowalijewem na przykład, bardzo silny arcymistrz, który też w swojej karierze przekroczył 2700. Zobaczymy, jak dzisiaj wyjdzie i z kim się uda pograć. Okej, fajnie, że już tutaj jest Was dosyć dużo. Za chwilę zaczynamy. Witam Katarzynę. Dzień dobry. Tak, już tydzień temu było Titled Tuesday. Już mamy drugie po powrocie. Wracamy, wracamy. Z Tomkiem Jaskółką nie miałem okazji zagrać. Czy planuję? Nie planuję. Po prostu mam tyle zajęć. Jeśli ktoś da jakąś propozycję, no to rozważymy oczywiście, tak? Ale tak, żeby się pchać czy coś, robić jakieś tam, powiedzmy, akcje na Twitchu czy coś, to jakoś. Znaczy, można spróbować oczywiście rozważyć o w ten sposób. Ale nie pcham się, że tak powiem, do takich spraw. Ja robię swoją pracę. Jestem z niej zadowolony. Najlepsza kombinacja to trudne pytanie. Nie ma chyba czegoś takiego jak najlepsza kombinacja. Może być najlepszy debiut. Pierwszy raz na żywo, witam cię, Loi Data. A, bardzo miło, że śledzisz YouTube'a i jesteś pierwszy raz na Twitchu. Fajnie. Dzień dobry, Soul. O symultanie czytasz. Okej. No, jedno mogę zdradzić. Mam przygotowane na symultanach, nie wiem, czy to mówiłem, no, ale to nie jest tajemnica. Mam 20 pucharów dla zawodników. I to takie puchary są, mówiłem chyba na jednym z filmików, dosyć pokaźne. Tyle powiem. I już. No. Kto będzie, ten skorzysta, myślę. Ale to nie tylko to. To jest namiastka tego, co się wydarzy. Będzie oczywiście na YouTubie wszystko. Będzie, będzie. No i za niecałą minutę rozpoczynamy tutaj przedsięwzięcia, partię, będziemy walczyć. A, piórku, szachu się wygrywają, okej. Bartku, dzień mi mija, jeszcze w porządku. We wrześniu jeszcze mam nieco luzu, nieco. W październiku już się zacznie orka, myślę. No to powodzenia na obronie. No, pracę trzeba bronić. Pewnie. Jak obronisz, to może jeszcze zdążysz. Nie, no żartuję oczywiście. Ważniejsze sprawy mamy. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Kilka sekund. Dziękuję Andrzeju za punkty. I jedziemy. W trakcie będę oczywiście z wami rozmawiał. No dobra. CM. Jakiś CM. A może coś innego zagrajmy. Zagrajmy sobie skoczek F3. Dobra, zagrajmy sobie B3. Taki debiucik można sobie też stosować. To jest takie otwarcie Retiego, z tego co kojarzę. Tak trochę nieregularnie. E4, no zbić nie może. Bo tam uderzamy. Okej. Okay. No i taki jakiś goniec C4 może zagramy. Hetman E2 bronimy. Dobra, tutaj ruch jest obowiązkowy A4, żeby nie było B5. No, D5 jest możliwy. Ja sobie zdaję sprawę, że tutaj w tej sytuacji czarne mogą być dobre. I pewnie są. Ale to zawsze troszkę schodzimy z teorii. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. No, trzeba zrobić roszadę. Pewnie skoczek jakiś B4 istnieje. Takie dziwolągi tutaj na szachownicy nam powstały. Tak myślałem. Do H3 od razu godzimy. Tak, też tak niestety sądziłem. No dobra, idziemy po skoczka. Spróbujemy tutaj tego skoczka. Mój skoczek nie gra jeszcze, niestety. Zaraz może go jakoś tam przez A3 przerzucimy. Pozycja na pewno jest nowa dla obu zawodników.
No dobra, poszedł ruch e4. Ten hetman musi się gdzieś ładnie schować. Nie, no chyba na d1 spokojnie. Pozycja czarnych jest w porządku. No jak będzie takie posunięcie, to w ogóle chyba ucieknę tym gońcem. Chociaż z drugiej strony redukcja figur też może być dobrym pomysłem. O dobra, to wymienimy sobie, żeby było z głowy i skoczek wyjdzie w końcu. Tutaj grożą jakieś maty. Hetman G4 może? Może tak. A zaraz, zaraz, zaraz. Dostanę bicie na D2. Dobra, dostanę bicie na D2. No więc spróbuję zagrać. Jak on tu zagra skoczkiem, to wtedy hetmanem zagram na G4. Spróbuję najpierw tak zagrać może. On skoczkiem. To ja hetmanem wtedy. Tak się trochę wystawiam też królem. Nie sądzę, że to jest dobry ruch, bo tam jakiś szach istnieje i tak dalej. Okej. Dobry ruch. Dobry ruch. Trzeba wracać, pilnować pola F3, skoczek G3. Coś takiego. Aha, skoczek mi tutaj weźmie. Będę musiał zagrać wieża G1. No, tutaj do parteru mnie przeciwnik sprowadził. No, muszę bronić w ten sposób. Nie sądzę, że wybije. Raczej bicie jest słabe. Lepiej trzymać tego skoczka. Może w ogóle zaraz gonię CF1. Bardzo pasywnie to wygląda. No ale czas goni nas. Goniec F1. Tu wszystko będziemy bronić. Twarda obrona. Może tak by się udało tutaj nieco przyblokować. Skoczki stoją wyśmienicie w połączeniu z tymi pionkami. No właśnie, dobra, spróbujemy coś pomieszać. Czasami jakiś taki ruch, jakieś widełki, chociaż tu jeszcze skoczek wisi. Co? Ła, tego nie widziałem. Chyba tradycji stanie się zadość, że pierwszą partię przegram, moi drodzy, coś czuję. No tak, no nie mogę zbić, bo dostaję mata. Ale jaja. Mogę zbić hetmanem jeszcze. No ale to będzie strata hetmana. I nic dobrego z tego nie wyniknie. Ale chyba nie mam wyjścia. Bo jak zagram tu, dostanę nawet tutaj chyba mata. Ale mnie zrobił chłopaczek. No dobra, muszę poświęcić hetmana. Wyjścia nie mam. Tu się zaczaję na jakieś takie ruchy. A, jeszcze hetman E5 jest tutaj. Czy to działa? Może jak skoczek odejdzie, to jeszcze tutaj mam szansę. Niestety nie. Niestety nie odszedł. C3. Jedyna nadzieja to czas. Tutaj niestety mi bije. Jak grać? Tak? Tak zagramy bicie w przelocie i wtedy może jakieś większe nadzieje. Ciężko stwierdzić. No w topa jest, nie? Pierwsza partia musi być w topą. Co? Dobra, bije. Nie mam wyjścia. Wieża zbiła. Goniec bije. Tu grożę z jakimś zagraniem. No, aha, tutaj jest mat. Podwójny szach. No dobra, moi drodzy. Pierwsza partia jest w topka. No, co zrobić? Rezygnujemy. W tamtym tygodniu też zaczęliśmy chyba od porażki. Znaczy, na pewno zaczęliśmy od porażki. Tak sobie przypominam. No, dziękuję za subskrypcję. Dzięki serdeczne, chociaż nie należy się, niestety. Za tak kiepsko rozegraną partię. No pierwsze śliwki, robaczywki. No trudno. Pójdziemy dołem, damy nura i zobaczymy, jak to się ułoży. Mamy 11 rund, jeszcze 10, więc wszystko możliwe. Rozkręcimy się, mam nadzieję. No. Widzę, że takie pierwsze jajo w pierwszej rundzie to będzie taka już chyba moja tradycja. No pograłem słabo, nie? Pograłem słabo tą partię, tak w ogóle bez ikry. No trudno. Okej, okay, jedziemy dalej, czekamy. No pamiętajmy, że ja to traktuję bardziej rozrywkowo, aczkolwiek treningowo może bardziej w ten sposób.
No, ale zwykle jest tak, że jak siada jakiś zawodnik lepszy troszeczkę, no to człowiek się bardziej mobilizuje. Tak to zawsze jest w moim wypadku. Dzięki serdeczne, dzięki. Fajnie, że jest Was tak dużo. Cieszy mnie to niezmiernie. Śledźcie też naszych tutaj polskich zawodników, jak im tam idzie. Dawajcie znać co jakiś czas. No, a tu jeszcze muszę Was troszkę pospamować i przypominam o symultanie. Jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze zagrać, to można wpisać sobie tutaj wykrzyknik symultana. To oczywiście tyczy się czatu na Twitchu, bo niektórzy potem na YouTubie klikają, a to nie ma sensu, bo tam nic potem nie wyskakuje. No tak, sobie zagrałem właśnie dziwactwo takie i no tak jak widzicie, skoczek F3. No, takie wiadomo, szachy raportowe, że tak powiem. Richard Rapport, taki z czołówki światowej zawodnik. Aktualnie będzie 10. na świecie. Gra różne takie właśnie chocki, klocki. No, trochę przesadziłem oczywiście w którymś momencie. No tutaj D5 w ogóle dobry ruch do centrum. Nie widać jak tu się dobrze białymi ustawiać. Goniec G4, no tak. Tak, poszło E5. No i przeciwnik mnie tutaj zaczynał męczyć. Może coś jednak w tym stylu trzeba było próbować, no ale hetman by mi zbił. Szkoda, że skoczek nie był broniony, bo już bym wieżą zagrał i bym tylko pionka skrobnął. Ale zaraz. Aha, dobrze, bo myślałem, że hetman tutaj tego pionka przecież nie broni z pola G4. Dobra, przywidziało mi się coś. No, ale z dwojga złego, wiecie, no jakbym miał coś powtórzyć, to może tak bym zagrał. Ciężko stwierdzić. No, raczej nie chciało się takiego czegoś zagrać. Ta pozycja dla czarnych jest po prostu dobra. No, hetman ze skoczkiem w takim układzie stoją rewelacyjnie, no i zaraz na F4 wchodzi i taka prosta groźba jest. I potem widzieliście zresztą, co tutaj się wydarzyło. Czy jest Kacper W? Kacper W gdzieś tam może chyba jest, chociaż nie wiem, czy nie śpi. Zawsze był na czacie, zawsze był. Może się pojawi jeszcze. Może rowerem jeździ. No okej. Zobaczmy, czy tam partie się już kończą powoli. Myślę, że tak. Taka ciekawa końcówka. O, wyłączymy sobie oczywiście silnik, żeby nas nie kusił. No i weź to wygrywaj. No, wygrana chyba jest. Na tym czasie to jest troszkę trudniejsze oczywiście. O, chyba król tędy przejdzie. Dokładnie tak. Król tu przejdzie, pionek. O, jeszcze lepszy ruch, tak, bo przesłania tutaj drogę dla pionka. Ładnie. I tu jeszcze jest walka. No tutaj wystarczy teraz zbić na G4, potem F3 byłby remis. Czy to prawdopodobnie jest remis? Wiadomo, że. O, dobra, teraz to już na pewno. Aleksander Chyniuk w ogóle, polski zawodnik tutaj grał. No fajnie. Ok. To lecimy z rundą kolejną. Numer 2. Okej. National Master Stanów Zjednoczonych. Dobra, czyli takie znowu nowoczesna obrona nam się zaczyna. No to jedziemy. Dobra, to D6. Okay. Gońcem zagramy sobie tego skoczka. Wybijemy. O, jeszcze gońca. To myślę, że jeszcze lepiej. Szybko gra. Pewny jest swoich ruchów. No dobra, wyprowadźmy skoczka. Okej, okay. Tu spróbujemy zrobić wymianę. Nie chce tej wymiany mój przeciwnik. Tak, tutaj E5 bronione. A5 oczywiście jest możliwe. To skoczek na C8 i za chwilę znowu ruszymy tym pionem prawdopodobnie. No dobra, chyba na tym skrzydle trzeba pograć. Tutaj. No tak, coś trzeba tutaj zamieszać. Nawet jak stracimy tego piona, to
dużo gry może się jeszcze tutaj wydarzyć. O, witam cię, panie prodziekanie. Tu wszyscy już mówili, gdzie ty jesteś i jesteś. Okej, okay, on idzie tutaj F5, więc trzeba na drugim skrzydle pograć, koniecznie. Tego piona stracę. No dobra, mogę go stracić, otworzę sobie linię. Tak intuicyjnie patrząc, bo wiadomo, w partii klasycznej to zupełnie inna rozgrywka by była. No ale tutaj trzeba próbować coś mieszać. Okej. Okay. No dobra, idę tym pionem do góry, dlaczego by nie, żeby już nie kusiło przeciwnika. Tak, może tak? Co ja tutaj kombinuję? Może tak w ogóle zagrać? E6, chociaż nie za bardzo chcę króla otwierać. Z drugiej jednak strony podoba mi się zagranie chyba C4. Dobra, taki ruch nastąpił, zagramy sobie. Aha, chcę mi pionka po prostu wziąć. Jednak chcę wziąć pionka. To niech bierze skoczkiem. Proszę pana. No do Hikaru po pierwszej porażce będzie ciężko dotrzeć, ale wszystko jest możliwe. Wziął. Ja teraz brać nie muszę. Z drugiej jednak strony wezmę i tu zagram. Na B2 odbiję. On mi zagra tak? Nie zagrał. Ok, no to bijemy. Pion odbity. Taki ruch niestraszny już, bo skoczek świetnie stanie na E5. No i za chwilę chyba tak będziemy próbować grać. Chociaż na widełki muszę uważać. Dobra, widzę. Może hetman B8, ok. Bierze B7. Ha, tu mi teraz zagra i tu mi wejdzie. A jednak inaczej zagrał. Zmieniam decyzję. Tukę podstawiłem. Nie do końca. Bo jak wybiję, to potem po wybiciu do końca mam hetman B6 i biorę skoczka. Zgadza się. Dobra, pójdziemy chyba na ciężkie figury. Wybicie, tak. Porówno będzie, ale chyba struktura nieco przyjemniejsza, mam nadzieję, dla czarnych. On wie, że zagra pewnie na A1. A jednak nie. Chyba dobrze zagrał w ogóle. Dobra, wieża E8. Bronić trzeba. Tak, to jakiś ruch F6. Dobra, będzie mi jakiś F5 grał. Król G7. Mam tu wieża B4, taki fajny ruch obrony. Niestety moja wieża E8 jest fatalna. Musi tylko bronić pola na E7. Muszę uważać czasem na strzały na F6. Bo tutaj jest związanie niestety. Bardzo nieprzyjemne zresztą. No już taki hetman C3 jest bardzo groźnym ruchem. To wtedy wieża F8. Ale przeciwnik też ma mało czasu. Też trzeba na to patrzeć w ten sposób. Okej, grozi tutaj. Widzę. Defensywa mnie czeka. Okej. No gramy tak. No niestety, nie jest dobrze. Tutaj? Tak, no żeby tam troszkę się spróbować jednak. Ajajajajaj, tego nie widziałem. Co? Niech będzie tak, tu spróbuję z kontry uderzyć. No i się udało, przeciwnik nie zauważył. Teraz to ja matuję, mój drogi kolego.
No, farta miałem, nie? Wiadomo, ale punkt jest punkt. No dobra. Jeden punkcik zdobyty. Wyjście z wora działa, jak to zwykle u mnie bywa. No wiecie, on miał bardzo mało czasu, jak widać, prawda? Na sekundach grał. Witam cię, Czes, witam serdecznie wszystkich, których tutaj nie wyczytałem. A wiadomo, wiadomo, jak to bywa. Wygranych się nie wygrywa, przegrane się wygrywa. Bronę Pirca? No przed chwilą próbowałem grać. No nie mogłem wziąć hetmana pionkiem w tej sytuacji, ponieważ tu było związanie od wieży. No przeciwnik dobrze taktycznie pograł. No tak, widzicie, ślepota, nie? Nic nie widzę. W ogóle pozycja białych tutaj jest świetna, no wieża jest rewelacyjna, trzyma tutaj za twarz dwie figury. No dobra, LS punkcik, zapomnijmy o tej słabej partii, przejdźmy do tutaj zawodowców, może coś jeszcze ciekawego grają. To jest bardzo silny arcymistrz, grający czarnymi. O, no właśnie, ciężkie figury mają tutaj sporo do powiedzenia. Co? Co on tutaj zrobił? Ha, może liczył się z remisem już tak naprawdę w tej sytuacji. No tak, remisik. No i zbijaj. Ha, czarny chce wygrywać. Zobaczcie, w klasycznej partii tutaj dawno by podpisali remis w tej końcówce. Ach, w internecie to grają do samego końca, nawet jak pozycja jest remisowa. To jest też teoretyczny remis. Tak, no i tutaj wieża trzyma na trójce króla. Jak pionek się poruszy, to wieżą idziemy tam do góry i z tyłu tamtego króla męczymy. No remis, remis. No ale wiadomo, chcą sobie pograć. No dobra. Któż tu jeszcze ciekawy gra? Lile Koridze to bardzo ciekawa chyba zawodniczka, bardzo silna. Dobrze kojarzę. Aż tak bardzo silna chyba nie. No dobra, ale przynajmniej remis, uczciwy. Aha, czy będziemy dziś czekać, jak ktoś będzie matował wtedy, tak? Tam było o tym mówisz, że tam było matowanie trzema skoczkami, tak? O tym jest mowa. Galvarino, dzień dobry. Nie, Czes. Nie, nie. Moja małżonka nie gra w szachy. A szkoda. No, Hikaru ma flagę Brazylii, też się nad tym zastanawiałem. Może aktualnie przebywa w tej Brazylii. Ciężko stwierdzić. Narodowości nie zmienił na pewno. Może obywatelstwo dostał drugie? Nie wiem. Nie interesuje mnie to szczerze mówiąc. Myślę, że to ta informacja nie zbawi świata ani nas osobiście, więc wiadomo. Ciekawostka. No i tutaj w tej sytuacji. A, to podstawka. No dobra. No i mat. Ok. No to jedziemy zaraz z partią numer 3. Ok, mistrz Fide. No to zagrajmy już swoje. D4. D6 skoczkiem zagramy sobie. No tutaj przepchamy może od razu. Trzask, trzask, goniec E3. No i co? Taka wygodna chyba pozycja dla białych. Tak mi się wydaje. Wprowadzamy kolejną figurę. Ok.
Kwestia, jak teraz dalej to kontynuować. Hetman D2. F3, F4 będzie. Spróbujemy tu się dostać. Chyba nam się to uda. Jak tu się dostanę, to nawet pionkę mogę dodać. Co? Wezmę. No to oczywiście B6, tak. Skoczek na końcu zbije. Ja mam jakieś chyba szachy, czy nie? No nie może wziąć tutaj, bo ja biorę hetmana, biorę na C7. Wziął. Dobra, chwila. Może warto tak zagrać w ogóle. To też jest ciekawy ruch. Nie, tak bijemy. Bo on musi wziąć tą wieżą i ja gram goniec F3. Zobaczcie, zdobywamy chyba materiał. Chyba na pewno. Taktycznie człowiek, tutaj przeciwnik coś przeoczył. Nie? To ja przeoczyłem. Chwila, to musi być dobra pozycja. Na pewno trzeba zbić. I tutaj. Teraz grozi E7, E8 albo wzięcie skoczka. No więc pozycja jest wygrana. W takich komplikacjach to musi być. Tak, no i poddał uczciwie. No i mamy dwa punkciki, moi drodzy. Szybko, łatwo i przyjemnie. Mam chwilę czasu dla Was. Macie jakieś pytania? Walcie śmiało. Przypominam o symultanie szachowej 25 września, więc już za 4 dni w sobotę widzimy się z osobami, które się zgłosiły. Są jeszcze miejsca. No, setki pewnie nie zbierzemy, ale no, zobaczymy zresztą ile. Przypominam o fajnych niespodziankach. 20 pucharów mam dla Was. Będzie słodko, pysznie, pamiątkowo. I no, i tyle. Postęp na jema? Nie, raczej regres. Straciłem 100 punktów ponadrankingowych w wakacje, więc lipa. No ale się nie przejmuję, bo to jest no, wypadek przy pracy. No nie wiem, to chyba normalne, tak jak ktoś bez formy. Ale jakieś tam doświadczenie zebrałem. Pograłem z kilkoma arcymistrzami, więc też fajnie. No i co? No jedziemy dalej, nie ma co się przejmować. Zapisy przez maila, tak, poproszę. Nawet jeżeli ktoś z marszu przyjedzie, no to dopuścimy oczywiście, tak. Aczkolwiek lepiej się zgłosić wcześniej. Czy na WhatsAppie można do mnie napisać, czy na Facebooku, no, ale mailem najlepiej, oficjalnie. Mam pytanie, czy miałem kiedyś w życiu tak, że nie chciało mi się grać w szachy, przez to miałeś pasce przegranych? Miałem, tak oczywiście, to jest normalne, ale to trwało mnie dzień albo dwa. I tyle. Nie trwa to tygodniami, więc to nawet tego nie liczę. Czy jest jakiś plan w tym roku? W tym roku to będzie ciężko, bo planuję zagrać tylko w grudniu lub w styczniu. Znaczy zacząć w ogóle, tak? Jakiś tam turniej. Teraz większa przerwa. No, okres letni, okres jesienny, przepraszam, no to trochę pracy więcej się zrobi u mnie, no więc turnieje później. I tak zagrałem bardzo dużo turniejów w wakacje, więc aż mam wyrzuty sumienia, że tyle czasu. No, tak jak już mówiłem, może w Krakowie zagram, albo tak jeszcze myślę w styczniu, żeby do Pragi pojechać. Nigdy nie byłem w Pradze w ogóle, na turnieju szczególnie. Dziękuję, Kawka, za punkcik. Pozdrawiam cię również. No i co? I tyle, zobaczymy. Ile mam wzrostu? Co za pytanie, no. Uczciwe 182. No, to tyle. Czekamy na rundę kolejną. To była trzecia. No gładko poszło, prawda? Dosyć gładko. Zobaczymy, kto będzie w trzeciej rundzie. Witam cię, Andy. Witam wszystkich.
Mecz z Hikaru. No z Hikaru to nie, bo Hikaru ma teraz 3 punkty, ja mam 2, więc do niego dostać się to musiałby się pośliznąć. A ja bym musiał grać rewelacyjny turniej, to będzie bardzo trudne. Czy to prawda, że zagram w drugim sezonie Queen's Gambit? Skąd te informacje? To normalne, że robię zadania na poziomie 2300, a masz ranking 1500 w Rapidzie, że nie możesz przebić tego rankingu. Normalne, oczywiście, bo to nie jest to takie miarodajne. Czy zadania to jest jeden ranking, a gra to jest coś innego. Nie przejmuj się rankingiem, tak bym doradził, jeśli mogę. Nie ma co się przejmować, warto robić po prostu swoje i progres zawsze będzie. Tutaj tak naprawdę jak ktoś ćwiczy w szachy, to też ciężko skaleczyć się, że tak powiem w cudzysłowie, żeby sobie krzywdę zrobić, ucząc się szachów. Zawsze jakiś progres na pewno będzie. Można tak po prostu przyjechać, panie prodziekanie. Kacper, można, już o to pytałeś w tamtym tygodniu. Można, można. No ale powtórzę się, jak już przyjedziesz, no to może warto zagrać. O, tu masz może zakrzewka, trochę racji, że grając same bulety, to można się nieco skaleczyć, aczkolwiek kij ma dwa końce. Uważam, że granie buletów też jest niezłą sztuką i ktoś musi ogarniać nieźle, jeżeli grasz w szachy, grasz w bulety, no to na pewno coś tam ogarniasz. No ale zawodnika z tego nie będzie. Ja mówię tutaj bardziej o takich prawdziwych szachach, klasycznych, tempo klasyczne, długie. To są prawdziwe szachy tak naprawdę. A bulety to tam wiecie, kto ma predyspozycję do szybkiej gry i tam w miarę szybko ogarnia, to może być niezłym kozakiem, nawet z kandydatem na mistrza powiedzmy, tak, i ogrywać tam arcymistrzów. To myślę, że nie jest problem w dzisiejszych czasach. Co tu jeszcze piszecie? Na 10 nie zdążysz. Rozumiem, no to jak będziesz na 11, to też masz szansę dołączyć do symultany, myślę. To też nie jest problem, że to na sztywno. Oczywiście jak ktoś przyjedzie na 13, no to może być ciężko już dołączyć, ale na 11 godzinka czasu poślizgu to myślę, że luz. To tylko jak będziesz miał ochotę, to w mailu mi to napisz, żebym ja tam sobie odhaczył. No dobra. Okej. Czekamy. No, za szybko skończyłem tą rundę numer 3. Tu jeszcze zagrają zawodnicy, musimy poczekać. Dawid Czerw gra. O, zobaczymy, co uda Dawida. Oj! Przegrał. No, ale zagrał z jakimś kozakiem. Widać ranking 2750. No, tak. Mat. Mat. No, to są te właśnie szybkie szachy. Bulety są kuszące, na pewno. W pracy, no tak, można się wciągnąć w te bulety, ale to tak, wiecie, wszystko z umiarem na pewno nie zaszkodzi. Dobry wieczór, Jagnie na grilla. O, smakowity nick, smakowity. Od razu mi się tutaj zachciało jeść. Jaką szkołę szachową wyznaję? Co to za pytanie, że wyznaję? Brzmi jak wyznawanie wiary. Szkoła szachowa, stara szkoła szachowa. To znaczy co? No, nie wiem, jak na to mam odpowiedzieć. No, tak może konkretniej coś poproszę. Jak nie można dwóch naraz oglądać? Ja kiedyś 4 streamy naraz oglądałem. Wszystko można. Gdzieś tam tylko głos wyłączysz, a gdzieś włączysz. Okej, okay. Lecimy zaraz dalej. Tak, grałem. Grałem na żywo ze Zbyszkiem Poklezą. Dwa razy tylko. Kiedyś jeszcze na Akademickich Mistrzostwach Polski, pamiętam, wtedy udało mi się wygrać i też wyszedłem z wora. No, a drugi raz też na żywo w Katowicach na turnieju Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Tam akurat miałem o wiele, wiele lepszą pozycję i los chciał, że przegrałem partię. No ale to, no takie rzeczy się czasami pamięta. Wiadomo. Ha, o tym mówisz. Romantyczne, angielska, klasyczna. Ha, mówisz o debiutach, tak?
To znaczy, romantyczne szachy są ciekawe. Ciężko je grać w dzisiejszych czasach. No, ale generalnie klasyka jest, uważam, świetna. Dobra, słuchajcie, pogadamy później, bo tutaj mam arcymistrza, Oniszczuk. Jest bardzo silny arcymistrz, już z nim grałem. Bardzo silny arcymistrz. Jedziemy. Trzeba się skupić. No dobra, pewnie E5. No to D6 często grają, no właśnie. Dobra, musimy włączyć tutaj, słuchajcie, myślenie Magnusa Carlsena. Tutaj planuję gońca wyprowadzić na G5. No dobra, D5 od razu zagramy. Dlaczego by nie? Dziwny ruch trochę. Prowokujący. No H4. Tam jakieś... Za chwilę spróbujemy zrobić chocki klocki. Aha, tutaj mnie tak mecz zbijemy. Niestety ten pionek będzie miał problem. Dobra, zbijemy. Będzie miał silne centrum. Hetmana 4 bronimy. Muszę zakończyć rozwój. H4 był głupim ruchem. Gońcem trzeba było zagrać. Jednak gońcem trzeba było zagrać. A może teraz goniec na F4 będzie całkiem ok. Zagramy tak, bo to jest tempo. Zagramy tak, żeby grać z tempem. No E3. Goniec musi bronić. I teraz pytanie. Dobra. Wrócimy. Ok, skoczek się ładuje na piękne pole. Skoczek E5, no to B3. No to mój przeciwnik wykorzystuje to, że zagrałem H4. Skoczek sobie ładnie wszedł, bo mogłoby być H3. Co? Taki ruch ciekawy. Tutaj się gdzieś chce wpakować? A, chce H6 zagrać. No dobrze. Zagraj H6, koniec F4. Dobra. Okej. Okay. No tak po prostu. Tu będziemy pilnować, tu atakujemy. No taka ciekawa pozycyjka. No to Hetman D4. Tutaj na skoczka. Naskoczymy. Okej, okay, zrobimy roszadę. Zaraz G3 będę musiał zagrać. Z tą roszadą to też trzeba uważać. No G3 zagrać trzeba chyba. Wieża E1. No taka pozycja. Nie wiadomo, co to jest. Wieża D7. Okej, okay, troszkę mnie tutaj wycofuje. Goniec za bardzo nie gra. Z drugiej jednak strony. No wieża E1. Okej, okay, no B3 muszę chyba zagrać. Dobra, no i teraz tu. Jak tu zagram, to on mi zbije to gońcem. Ale tak chyba muszę, słuchajcie. Czy muszę? Nic nie muszę. No mogę Hetman E3 i spróbować zdwoić wieżę. Mam na to czas bodajże, bo jak tak zagra, to wszystko wybije do końca. Struktura pionków chyba będzie ciutkę lepsza ze względu na te dwa. Mam trochę więcej czasu. No, on będzie musiał coś tutaj kombinować. Dobra, gramy wieża D2. Hetman jest generalnie w pułapce. No muszę wybić. Dobra, wybił gońce. Muszę tak. Szereg wymian nastąpi. Bijemy. No, bijemy. Skoczek wybił. Okej. No i teraz. Teraz co dalej? Tak. I tu zawsze mam jakiegoś szacha. Wydaje mi się, że mam teraz przyjemniejszą pozycję. I właśnie. Wydaje mi się, że mam przyjemniejszą pozycję. Dobra. Gramy tak. Skoczek B6. Skoczek B6 będzie zagrany za chwilę. Ciekawe. Ciekawe. Nie mogę pozwolić tutaj przeciwnikowi. Dobra, no to gramy zaraz.
Zagramy tak w takim razie. Będę się troszkę bronił. Tutaj będę pilnował, bo skoczek nie może teraz zagrać. Tutaj król. Okej. No właśnie. Grożą widły, grożą widły. Zobaczymy, co zrobisz. Albo tak się przerzucę jeszcze świetnie skoczkiem. I co teraz tu? Wezmę sobie piona. A, dał mi szacha. Nie wezmę sobie pionka, ale dobra, to sobie zagramy tak. Sprytnie. Sprytnie, mój drogi przeciwniku. Uciekam. Czy wybije, czy nie wybije? To jest pytanie, bo teraz będę tam jakimś szachem groził. Wybił. Ok, to jest wersja w porządku. Wiecie co? Tak mi pachnie to remisem. Mam nadzieję zresztą. No wrócę skoczkiem bronić tego pola. Jakoś tam się gońcem przetransportować. Troszkę złapać oddechu. A wrzucę remis. Może się zgodzi. Może tak, może nie. Taki chyba remisik. Nie chcę remisu. Chcę wygrać. O kurczę blade, jaki ładny ruch. Czekajcie, bo mogę dać szacha teraz. Tak, mogę dać szacha. Teraz tu. Ale pionek będzie mi uciekał. A3 muszę zagrać. No właśnie, cały myk polega na tym, że ja nie mam jak się przebić. Muszę puścić go. Muszę go puścić. A to tutaj. Dobra, mam mniej czasu. Generalnie ta pozycja nie powinna być przegrana. Moja. Kombinuje jeszcze przeciwnik, kombinuje. Teraz tu grożę. Ok. No to remisik, co? No, no i remisik, no. Uczciwy remis, moi drodzy, z arcymistrzem Oniszczukiem, Władimirem. To jest bardzo silny arcymistrz. Weźcie, sprawdźcie, proszę, proszę, ile on ma elo na żywo. Przypuszczam, że 2600 plus. Coś takiego. No, co? No, spoko. Taki remis uskrzydla nieco. Trochę się podjarałem, nie powiem, ale to tylko trochę. Okej, no mamy, no co? No, no mamy remis. Jest dobrze, jest dobrze. Pół punkcika z arcymistrzem to zawsze cieszy. Nie no, 2700 to może miał kiedyś, tak? Ale teraz to już chyba nie ma. Oniszczuk prawie jak Griszczuk, dobrze mówisz. Pozdrawiam cię, Marcinie. Jak to twoje marzenie, to pozdrawiam. I nie, 2862 to nie ma. Znaczy, to mówisz o czeskomowym rankingu. To trzeba na fide.com sprawdzić. Także, no dobra, nie istotne. Tam sobie może potem zerknę, jak ktoś z was jeszcze. 2682. Wow, to tym bardziej się podjarałem. To jest poważny ranking. To jest poważny ranking, moi drodzy. 2682. Remis. No remis, no co? No remis. Jest dobrze. Ważne, że nie wypuściłem. To wiecie, takie partie uskrzydlają z tego względu, że no, powiedzmy, nie dałem przeciwnikowi mnie zajechać. No wiadomo, że tam trochę zachowawczo grałem, no ale na tym też polegają szachy, myślę, że z silnym zawodnikiem szczególnie. Dobra, teraz jest pewnie króciutka przerwa po czwartej rundzie, no ale to jeszcze grają, jak to zwykle bywa, tak na Tuesday. Czy przeanalizuję? Nie wiem, panie Kasztanie, czy przeanalizuję? Zobaczymy. Jest tyle pięknych partii nieprzeanalizowanych na świecie, że moja to szkoda czasu. Oczywiście czasem się zdarza jakaś tam ciekawa perełeczka. Odkąd gram szybciej i nie robię tala? No, fajnie powiedziane, Andrzeju. Z wieżami lepsze wyniki osiągasz. Przed wakacjami grałeś wolniej i poświęcałeś, ale chyba było gorzej. Ciężko stwierdzić. Nie ma też co porównywać gry w internecie, a gry na żywo, wiadomo.
To zupełnie inna rozgrywka. Kto jest dla mnie lepszy? Hikaru czy Magnus? Odpowiedź jest, no, myślę, że naprawdę prosta. No, zdecydowanie Magnus Carlsen jest lepszym szachistą. I to w każdym calu. Ktoś kiedyś powiedział, że Carlsen gra w szachy. To chyba Kasparow nawet powiedział, że Carlsen gra na przykład partie błyskawiczne, tak jak klasyczne. On wszystko widzi po prostu, wszystko widzi. Znaczy wiadomo, że nie wszystko, tak, ale w takim znaczeniu, że prawie wszystko, no tam 99% po prostu ruchów czy planów. Tak silnie gra, jakby grał w partii klasycznej i myślał nad tymi ruchami. Więc zdecydowanie Carlsen. No, jest geniuszem szachowym. Tutaj trzeba to mówić otwarcie. Taki to się rodzi bardzo rzadko. Ma predyspozycję, ma chłopak. A to teraz ja mam do Was pytanie w takim razie. A propos Carlsena, jak sądzicie, ile lat jeszcze, że tak powiem, będzie tym mistrzem świata, o ile będzie i obroni tytuł? Zakładając, że będzie bronił ten tytuł z roku na rok, no to jak myślicie, ile lat on jeszcze może pociągnąć, tak powiem, tą karierę zawodniczo-szachową? A on teraz ma lat 31 aktualnie, bo to jest 90. rocznik. 5 lat mówicie, 3 lata? Ostatni rok? Nie, no chyba ostatni to chyba nie. No tak, tutaj ja bym się skłaniał trochę do Jagnienia Grilla, co napisałeś, że około 10 lat. Ja myślę, że do 40 będzie jeszcze cisnął w szachy, a potem powoli zacznie się może wycofywać z gry zawodniczej, podobnie jak Kasparow. I powiem Wam szczerze, to znaczy nie wiadomo, co się stanie, tak? Ja tak tylko przypuszczam, ale jeżeli tak by się stało, to ja bym go całkowicie zrozumiał, bo to gra zawodowa na najwyższym poziomie jest piekielnie wymagająca. No, strasznie wymagające, wiadomo. No ale myślę, że takim świetnym ambasadorem szachów będzie. No ale myślę, że do 40 to jeszcze da radę. No, Anand grał bardzo długo, tam prawie do 50, powiedzmy tak bardzo zawodowo, nie? Więc to też jest szacun wielki, ale myślę, że do 40 powinien spokojnie jeszcze grać. On w ogóle teraz ma wysoki ranking, znaczy miał jeszcze wyższy w karierze, ale nie wiem, czy śledzicie ranking 2855, bardzo wysoki. No i ponad 50 punktów przewagi nad drugim, więc wyczyn niesamowity. No, do 2900 będzie chyba mu piekielnie ciężko dojść. To raczej jest praktycznie nie. No, nie wiem, ciężko stwierdzić mi. No, zobaczymy, tak? Bo to nawet ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. No, co tutaj jeszcze piszecie? Jarosławie pisze, że się wypali. No zobaczymy, oczywiście czas pokaże, jak to się wszystko potoczy. Firuggia, kolejnym mistrzem świata. Jest to prawdopodobne, ale kibicujemy oczywiście Jankowi Dudzie, który, mimo że tam jest kilka lat starszy od Firuggi, 5 lat bodajże, czy 4, to myślę, że nie ma aż takiego dużego znaczenia przy takiej różnicy wieku. Więc zobaczymy. Myślę, że na meczu o Mistrzostwo Świata Nepo będzie miał przewagę w grze środkowej, a Carlsen zaskoczy go pięknym ruchem i Nepo się podda. Dobra, dobry scenariusz. Nie, mecze też rządzą się swoimi prawami, to wiadomo, tam się dzieją różne rzeczy. No, myślę, że większość będzie remisów, niestety. No, tak szachy to do siebie mają. Dzień dobry, witam cię, kontroleru Kingu. Świetnie mnie widzieć, ciebie również dobrze przeczytać. Dzięki serdeczne. Czes, no nie jestem w stanie wszystkiego tak szybko przeczytać. No, tak się powtórzysz, to przeczytam na pewno. Kacper Drozdowski gra? Nie wiem. Nie wiem, czy Kacper Drozdowski gra w Tile Tuesday. Będą analizy partii Mistrzostw Świata, oczywiście. Tylko jeżeli pojawi się na przykład taka partia, gdzie przeciwnicy zremisują po 15 czy 16 ruchach, no to myślę, że nie ma sensu analizować takich partii. Znaczy, zobaczymy w praktyce. Ja mam nadzieję, że będzie walka. Generalnie wydaje mi się, że takich remisów po kilkunastu ruchach nie będzie.
Przypuszczam, że nie będzie takich remisów. No coś by musiało się wydarzyć takiego zdrowotnego, może z jednej czy z drugiej strony, że czasami taki remis wypadnie, ale to chyba jest niespotykane. Jednak w meczu o Mistrzostwo Świata, no to każda partia jest grana chyba na maksa mimo wszystko. Na maksa, totalnie. To znaczy wiecie, no Caruana jak grał z Carlsenem mecz o Mistrzostwo Świata, no to w ostatniej rundzie ten remis był dosyć szybki, gdzie przewagę miał Carlsen, ale to była taktyczna zagrywka, no bo właśnie Carlsen chciał grać szachy szybkie, gdzie był wielkim faworytem. No to tam wszyscy się dziwili, ale wyszło jednak na dobre, nie? Jest i pienko, jesteś Tomu Lulu fanem. No niezły, niezły młody człowiek, Rosjanin, tak. No, myślę, że za rok, dwa, trzy już się wybiją szczególnie ci młodzi arcymistrzowie z Indii. Już ich powoli widać. Nihal Sarin chociażby. 2600 chyba 50 już przekroczył. Więc już będzie zauważalny powolutku. No, ile to trzeba się narąbać, że tak powiem, żeby być zauważalnym, prawda? Jaki wynik? Na razie 2,5 z 4, remis z Oniszczukiem, przypominam, 2,680 coś. To mnie cieszy, bardzo mnie to cieszy. Carlsen z kim grał? Przepraszam, że tak nos mnie po prostu swędzi. O, dobra. Aleksander Rustemow, też jakiś silny arcymistrz. Kurczę bladę z tymi arcymistrzami, no ale chyba tego chcieliśmy wszyscy. D4. To co, Kinga gramy, nie? O, tutaj będą mnie chyba chłopaki, tak, przez G3, D6, okej, okay. No to sobie zagrajmy spokojnie, skoczek C6, klasycznie, no i goniec F5 sobie grywam w tym układzie, w tym momencie. Skoczek E1, dobre posunięcie, tu E4 mi będzie męczył, no zagramy sobie E5, tak, wszystko chyba klasyka, E4 prawdopodobnie. I teraz taki ruch mnie kusi bardzo. Z drugiej jednak strony. Koń E8, żeby jednak tutaj uderzyć. Zagra F4 pewnie. Nie? A to się zdziwiłem. To ja zbiję. Koń F5 na gońca. Goniec zagra tu. Tak, to widzę. Jakiś taki hetman. Hetman C8, dziki ruch. Będę groził H6 i tego gońca sprzątnę. I to będzie dla mnie dobry układ. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że dobrze myślę, bo tu jeszcze jest świetne pole dla skoczka, tylko on tam czy coś zadziała. Wolałbym raczej chyba H6 zagrać. Może hetman ucieknie, żeby goniec wrócił na D2 ewentualnie. Bo jak tego gońca sprzątnę, to wydaje mi się, że będzie w porządku. Chociaż skoczek E4 stoi dobrze. No właśnie, patrzcie, zagrał tak. Znaczy zagrał tak, że pozwala mi zagrać H6, o to mi chodzi. No zagram te H6. No i teraz co? Bić. Właśnie, bić czy nie bić? Tylko, że ten goniec nie będzie aktywny. Dobra, bijemy tego gońca. Ten goniec jest tutaj straszny. Trzeba go zbić i mieć problemy rozwiązane. Okej. Dobrze, no to co? Lecimy chyba ze skoczkiem, no bo rozwinąć figurę trzeba, ewentualnie wymienić. Taki ruch niestety mi się nie podoba, aczkolwiek ten skoczek tylko tutaj atakuje. Dobra, to tak sobie głośno myślę, muszę też na czas trochę uważać. Wierzę chyba wierzą. No tak trzeba. On będzie bazował przede wszystkim na tym polu E4, które jest, no właśnie, to właśnie widzę. Okej. No hetmana przerzucam. Ach, tu mi jednak jeszcze przeciwnik męczy strasznie. No nie, nie, nie. To jest męczące posunięcie. Tak, muszę. Bardzo nieprzyjemne posunięcie. Nieźle. No dobra, tak zagram. No.
Będę bronił, chociaż mi się to strasznie nie podoba. Czy ja tu się wpakuję w jakieś pułapki, jak zagram tak? Mam nadzieję, że nie. Chcę przerzucić wieżę na F8 zwyczajnie. I z powrotem wrócić tym hetmanem. Trochę jakby mnie tutaj zaczął męczyć. Ale chyba wszystko pod kontrolą. No właśnie. Dajmy mu tutaj szacha hetmanowi. Dobra, i zablokowany. Powrót. Ok. No dobra. Wymiana, wiesz? Znowu jakiś taki chudy remis? Czy to jest możliwe? Tu w ogóle tak trzeba zagrać. Znaczy jeszcze nie, bo skoczek wejdzie na G5. No tak, tak chyba trzeba. W ogóle jak on wybije, to czym to wybić? Nie, wybi nie wybił. Nie wybił, nie wybił, więc ja to wybiję. Prawdopodobnie myśli nad tym biciem. A goniec. Ach, to było dobre posunięcie z jego strony. Bardzo dobre. Niestety, to było dobre posunięcie. No tak. Wrzucamy gońca na aktywną grę. Na aktywną pozycję. Hetman F8. No tak, on tutaj ma większe pole manewru po prostu tym skoczkiem i hetmanem, zdecydowanie. Tak. Wracam. Wymienił mi hetmany. Dobra, nie puszczamy na E3. Czy końcówka jest chyba trochę gorsza? Mam nadzieję, że nie przegrana. Tu się będzie przerzucał białe pole. Co ja w ogóle gram? Nie, no dobrze, królem idę do góry. Tu będzie chyba się trzymał. Dobra, tu się będzie przerzucał. Tak, spróbujemy. Tego skoczka ograniczyć trzeba. Czas, czas, czas. Na góry król. No wiadomo, że on tutaj ma więcej do powiedzenia w tej sytuacji. Tutaj wybijemy. Nie wpuścimy tu skoczka. No i teraz pytanie, co zrobić? Dobra, próbujemy tutaj grać na jakiś taki, nie wiem, remis, cokolwiek. O kurczę. Dobra, na szczęście mam obronę tego pionka. Co ja tego pionka nie muszę teraz bronić? Nie, no wiadomo, on ma tutaj 100 milionów ruchów jeszcze tym skoczkiem, może mnie manewrować. Przepraszam najmocniej. Wiadomo, że może. Ale wydaje mi się, że to jest remis. Ciężka sytuacja. Ale mnie tutaj będzie wyganiał. Ciężko liczyć. Muszę tak zagrać.
to jest przegrana czy remis? Aj, jest to przegrana. Ale mnie oszukał. Ale mnie oszukał. Aj, skoczek C1. Aj, no niestety. Dobra, wtopa. Kurczę, szkoda. Widzieliście, działo się trochę, nie? Trochę się działo. No zwykle takie końcówki są cięższe do obrony, ale przypuszczam, że do utrzymania. No, sprawdźmy sobie tutaj analizę. No było blisko, było blisko. Tak dosyć szybko przylecę tutaj przez ten debiut. Aj, kurde blade. No przynajmniej ciekawa partia, podobała mi się. W ogóle każe bić na G5, każe grać. Ach, tam silniki nie znają się. Ale pozycja no co, taka w porządku. Bez zagrożenia większego. Wiadomo, że białymi przy tym skoczku też bym grał do końca, wiadomo. No ale co, no tutaj. C6, gonię C7. Remisik pokazuje, nie? Bardzo dokładnie trzeba grać w takich sytuacjach, ale to się tak łatwo mówi. No, remisowa też jest, tak? Do ustania ta pozycja jest oczywiście. Tylko jak nasz czas goni. Gdzie tam błąd popełniłem? W ogóle przypuszczam, że w końcówce też miałem jeszcze opcję na remis. Tak mi się wydaje, jak już tutaj było blisko przy tym pionku D6. To już jednak, zobaczcie, komputer pokazuje przewagę białych. Ładnie mnie tutaj wymęczył. A czy tam nie był jakiś jeszcze remis? Remis był. Zobaczcie. A5, tak. Ajajajajaj. No ale kto by wiedział, że król C5 przegrywa, a król C4 wygrywa. Dobra, za późno. Lecimy z kolejną partią, mistrz Fide. Trzeba o tej partii zapomnieć, ale bardzo ciekawa końcówka. No i właśnie o to chodzi, nauka, nauka. Dobra, no to lecimy. Istnieją takie szachy, więc się zasłonimy. I powolutku. Goniec G2 za chwilę. Roszada C5. Dobra, C5 jest takie posunięcie. A, wybijmy to. Dobra, zagramy tak i tak. Skoczka trochę poprawię. No czarne też nie mają problemów. No taka równina bym powiedział. H3 może ruch się przyda do tego, żeby gońca wstawić sobie na E3. Wieża C1 myślę, że się przyda. B3 również. A takie klepanie ruchów na początku. Może taki ruch sprowokuje go do takiego zagrania. Czy gram to po to, żeby tutaj zagrać wieżą przede wszystkim? A, jeszcze skoczek C6. Nie, C5. Dobra, przerzucę sobie. No właśnie, gdzie tego hetmana? Tutaj. I wieża wchodzi do gry. Dobra, chyba trzeba tutaj to ciśnienie z tych figur spuścić. Tutaj zbić za chwilę. Bo czasami powstają nieprzyjemne sztuczki. O, to to zbijamy. Może jakaś wymiana? Zobaczymy.
Mało serca przykładam w tą partię, powiem szczerze, tak czuję przynajmniej, bo to jeszcze nie zdążyłem ochłonąć po poprzedniej rundzie. No ale spokojnie, tak spróbujmy grać twardo, twardo, żeby nie podstawić, nie rzucać się specjalnie. To jest ciekawe zbicie pionkiem w ogóle. Nie no, chyba hetmanem. Mimo wszystko. Gdzie tu przeciwnika? No dobra, on już idzie na mnie. Wymienimy wieżę? Czy on nam wymieni wieżę? Zawsze po skoczku mam taki ruch Hetman E4, ciekawy. Dobra, wymienię najpierw tę wieżę sam. Goniec D2 chyba. Tak, goniec D2, żeby tu mi nic nie wskoczyło. Hetman F3 będzie lepszym zagraniem. Może nie teraz. Wiecie co? A może jednak spróbujemy wymienić te wieże. Trochę mam więcej czasu. Ustawić. Wieża D8, hetman C4. Tutaj tak. Król bezpieczny, myślę, że będzie na G2. To jest ważne. Skoczek B4. Dobra, tu muszę wymienić z szachem. I tutaj, tu będziemy męczyć. Goniec z hetmanem. No dobra. Jak to ocenić? Jak to ocenić? Myślę, że czarne nie mają żadnych problemów, oczywiście. Ale czy białe mają problemy? Hetman D2 wrócić za chwilę? Nie mogę. Zobaczcie, on mnie tutaj ostro ciśnie. W ogóle jak ja to przeanalizowałem, że co? Że co ja sobie tu wyobrażałem? A zaraz mam taki ruch jeszcze, E4. Mam czy nie mam? No tu mogę walnąć, on mnie weźmie tu. I tym skoczkiem tu mnie będzie chyba trochę męczył. Dokładnie. Powiedzmy tak. Skoczek D1, B4, żeby mi nie zbił potem na B3. Hetman E2, król G2. No jestem w takim kiepskim położeniu, ale mam nadzieję, że stabilnym w miarę. Tak zagrał, to co? To próbujemy wymiany hetmanów? Czy jednak próbujemy coś oszukać. Może spróbujmy oszukać, jednak zostawić hetmany. Aj, tu mi będzie chciał bić. To on mnie jednak oszukał. W ogóle nie mam dobrego ruchu. Skoczek jeden grozi. Aj, paskudne posunięcie. Hetman E3. On ma w ogóle 2 sekundy. Co jest, kurcze, blade. Tak? Nie wiem, czy dostaję mata. Ciężko stwierdzić. Teraz gdzie ja stoję? Tu. O matko, jest źle. Jest bardzo źle. Ojej, przegrywam. Tu jeszcze w ogóle H5 zagram takie bzdurne posunięcie. Skoczek F3 wchodzi. O matko bosko! No
Tutaj to mat. Dobra, przegrywam tę partię, moi drodzy. Przegrywam. No ma jedną sekundę. Nie. Bez znaczenia. Bez znaczenia. Nie, no to już czas nabije, nie? Dobra. Trzeba się poddać. Szkoda. Szkoda, bo kurczę, blady miał mało czasu, a ja nie cwaniakowałem. Ale mało punktów. 2,5 z 6. Ale mało punktów. Niedobrze. Niedobrze. Bo już tu mogłem spróbować. No nie, w ogóle się pośpieszyłem na końcu z tym pionkiem. Też bez sensu. Spróbować trzeba było wymiany hetmanów, grać końcówkę. Zobaczcie w ogóle, jak on ma przewagę ogromną. Dlaczego? Ale sprytnie. Wieża bije C1. Goniec C1, hetman C7. Tu atak i tu atak. Ale dlaczego to jest takie dobre? Aha, bo jest E5 na końcu. Bicie, bicie, tu, tu i tu. Czarne wygrywają. Coś tutaj jednak nie pasowało mimo wszystko. Dobra, ale zobaczę sobie tą końcówkę. No tutaj to już była w trąbę. W ogóle H5 takie cwaniakowate, bez sensu. No hetman E3 chciałem grać, no i tak trzeba było, zobaczcie. No wiadomo, że tu czarne trochę kombinują, ale już mata bym nie miał przynajmniej. Ajajajajajajaj. Wygrałbym tą partię prawdopodobnie na czas, jakbym tu zagrał hetmanem. Szkoda. No dobra. Cóż zrobić? Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, tak bywa. No ale 2,5 z 6 to mało. A jak patrzę na punkty, to w ogóle tych mało tych punktów zdobywam. W tamtym tygodniu, jak nie patrzyłem na te punkty, no to jakoś szło. No dobra, cóż zrobić? Była to runda szósta, jeszcze zostało nam 5 rund, no więc jeszcze trochę partii jest. No trzeba zacząć wygrywać chyba. Ale remis z Oniszczukiem. I turniej się może już kończyć. Widu miałem? To już chyba nie zobaczę. Czy zobaczę? Już nie. Talk chess. Talk chess. Jedziemy, bo jestem tutaj już bardzo... wkurzony. Nieco. Trzeba coś odbić. London System. Matko bosko. Ci ludzie nie potrafią nic innego już grać. Jakiegoś ambitniejszego. Taki ruch jest ciekawy, z tego co wiem. No, chyba zaskoczony przeciwnik. Na B2 wisi. Chyba gra się skoczek C3. Potem na głowę. Najmocniej przepraszam, bo tutaj popijam antygrypinę i tak mi się trochę chcę chyba zwrócić. Dobra, bijemy. Nie wiem, co tu się gra generalnie dalej, ale podoba mi się ta pozycja czarnymi. C4 nawet chyba wchodzi. Co? Co ty tutaj ode mnie? Masz tą wymianę hetmanów. Coś mi się ubzdurało, że jak zagram D6, to mogę iść gońcem na B4. Po ruchu C4. No to mi się ubzdurało. Ale nie, pozycja jest w porządku. Taka normalna, myślę. Bezproblemowa dla czarnych. No, gońce F5. Jakieś tam klocki, klocki. C4 pewnie zagra. I pytanie, gdzie jest skoczkiem? Dobra, tutaj. Na 4 może. No i chyba trzeba robić domek. Jeszcze ciekawy ruch taki jest, ale to chyba za szybkie. Skończmy rozwój. Ciekawe, powymieniały się hetmany i od razu poszliśmy w roszady. Przeciwnik jest trochę wolniejszy.
No i teraz plan jest taki. Myślę, że wieża C8, jakieś A6, coś do B5 będziemy próbować dochodzić. Czasami mam taki ruch fajny, ruch skoczek E4 i tutaj goniec się otwiera fajnie ze skoczkiem. I to wygląda, myślę, że dobrze. Dobra, i on na to idzie. No dobra, no to myślę, że od razu zagramy. Zobaczcie, goniec G3 w Londynie teraz już nie ma za bardzo gry. Oczywiście, jak on tam zagra C5 czy coś się otworzy, to będzie miał tą grę. Ale teraz nie ma. A moje gońce grają. Sukces w debiucie chyba osiągnęły czarne. Tak przypuszczam. Będę szarpał piony. Jak bronić te piony? Tak, zagra? No nie sądzę. Odda wieżę. No, to już. Jesteśmy spokojni. Tu już mamy gościa. To już mamy gościa. Jak wieża na przykład C2, to jeszcze jest goniec C2. Wieża D1 to goniec C2. Wieża C1 bicie tu. A jednak zagrał, zobaczcie. Dobra. Cyk, cyk. Oddam jakość. To ją wezmę. Tu jeszcze jest ciekawe zagranie, tylko nie chciałbym chyba sobie skoczka zostawiać. Skoczek za bardzo nie ma dobrego odejścia. Z drugiej jednak strony ten goniec może mi już nie zrobić tutaj kariery. Dobra, wybijemy to. Zagramy skoczek A5. I z tym planem będziemy cisnąć. Ok. Bierze C8. Tak, tu muszę się rozwinąć. Ten skoczek, żeby mi tylko miał opcję ucieczki. No goniec będzie grał tu. Dobra, oddajemy pionka. Musimy rozbijać te piony na skrzydle. Nie ma wyjścia. Poddał. Serdecznie dziękuję, mój drogi Tokczesie. Słuchajcie, no co? No, co mogę powiedzieć? Poddał. No, dobrze, no. Wiadomo, że tu można jeszcze grać, dużo posunięć, ale 21 ruchów w Londynie czarnymi? Świat i ludzie. Jest dobrze. Dlaczego poddał? No co? No, prawdopodobnie tutaj bicie mogłoby być. Tu bicie, no wiem, skoczek B7. Kwestia techniki, myślę. Wiadomo, że wszystko można podstawić. Zawsze jest taki jakiś margines błędu. No ale powiedzmy już, tu jest tak na tyle bezpiecznie, że skoczek trzyma piony. Jak się wie, że wymienił, to super. A jak nie, to tymi wieżami tutaj po prostu gdzieś tam sobie wjadę i będę atakował piony. Nie wiem, może wieża C5. Dobrze, że poddał. Słuchajcie. Jest punkt. Nie ma co tu się zastanawiać. No to co? To chyba mamy 3,5 na 7. Tragedii nie ma, tragedii nie ma. Zaraz, to już kolejna runda wystartowała? Czy mi się wydaje? 6,5 na 7? Nie, no jeszcze grają. Hikaru gra. Zobaczmy Hikaru. Myśli. Został chyba zaskoczony i roszady nie może zrobić. Na pewno tam krzywi się nieco, znając jego. No to jest zawodowiec, on tutaj coś wymyśli. Korzystając z okazji jeszcze chwili czasu, przypominam o szachowej symultanie. To już moje jedne z ostatnich przypomnień. Poddał. O, Hikaru wygrał. Zobaczcie, w takiej sytuacji Hikaru poddał partię. Nieźle. Nieźle. 18 posunięć z Hikaru czarnymi. No, widzicie. A wiadomo, ktoś powie, dlaczego poddał i tak dalej. Wracając. Symultana. Wykrzyknik symultana. Tam są informacje. Jak remis. Poddał. Poddał Hikaru. Hikaru ma 6 na 7. Poddał. Serwery padły na czeskomie? To dlatego mój przeciwnik też się poddał? O, losie słodki. No, Mister Czeskom, no. Co tutaj się wyrabia? Nie, no co, jedziemy dalej.
Jest partia grana. Nie wiem. Aha, okej. Okay. Nie mógł zrobić ruchu. O, widzicie, na tym czeskomie się cuda dzieją. National Master. Stany Zjednoczone. Jedziemy. Aha. I co? Teraz mój przeciwnik nie będzie mógł zrobić ruchu, bo mam szczęście, że gram białymi. Zrobiłem pierwszy ruch. Dobra. Działa. Co on tak długo myśli? Słabe tutaj, słabe połączenie. Jak dla mnie on może myśleć po 10 sekund nad każdym ruchem. Gambit hetmański. No czeską mówicie, że padł, ale u mnie działa, jak widać. Ciekawe. Dlaczego mu remis proponuje? Nie ma opcji. Czy to chodzi o to, że mu coś tam szwankuje? No nie sądzę, no bo gramy normalnie, on ma chyba słaby internet, no ale to już nie jest moja wina. Tak to już w internecie bywa. No nie, no. Dlaczego mam się zgadzać na remis? No. Wszyscy mają lagi? Tylko nie Szachuś ma lagi. W końcu coś Szachusiowi działa. Z takim planem. Aj, trochę pokiełbasiłem, bo nie tak miało być. Okej. Skoczek na D4. Było dobre zagranie, pionka brał. Dobra, bijemy. Okej. Bronić trzeba. Tutaj wisi pion. To tylko jeden. Skoczek D4. Dobra. Lecimy, zbił. Chyba tym, słuchajcie, tak trochę. Tak, tym trzeba wybić, żeby gońca otworzyć. Tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Dlaczego remis? Nie, remisu nie, proszę pana. Tak, i D6 co chwilę. B7. Właśnie, ja w ogóle podstawiłem teraz. Ale to tak zagramy. No i skoczek nie może się ruszyć. Wieża nie może. Skoczek ruszył? Aha, bo mi tu grozi mat. Bardzo niebezpieczny. Sprytnie. Niestety, Hamra uciekam królem.
Powoli zaczynam podstawiać. Powoli zaczynam podstawiać. Ale te gońce mam nadzieję, że mi zrobią robotę. Tak, grozi mat. Już nie grozi. Ale mi zbiera tych pionków strasznie dużo. No też mu wezmę coś tam, nie? Jakiegoś piona. Ajajaj, muszę wymienić. Jest problem. Jest problem. Wziąłem pionka. Co mi zrobisz? Nie. Remisu nie. Chyba cię mamy. Jeszcze ma skoczek B3 taki ruch. A tu gońce są dobre. Pionek, jedyny żywiciel rodziny. Szach istnieje. O, podstawił. No to mnie cieszy. Dobra, jest fart. No dobra, no co? No to punkcik. Kolejny punkcik. 4,5. Powoli zaczynamy tutaj żyć. No, taka partia znowu, wiecie, no działo się tam. Nie chcę mi się nawet patrzeć. Wybaczcie, no. Gońce okazały się tutaj troszeczkę silniejsze, jak widać. Znaczy wiadomo, że błędy na pewno były. Dobra, chwila czasu tutaj, żeby z wami pogadać w końcu. Symultana. Czy będzie 100 szachownic? Nie wiem. Przypuszczam, że niestety nie. Ale mam nadzieję, że będzie frekwencja w miarę, w miarę. No tak, remisy cały czas tutaj wyskakiwały. To prawda, trochę takie to denerwujące, bo nie sportowe zachowanie, bym powiedział. To była runda ósma, więc jest teraz, przepraszam, chwila czasu. Po rundzie ósmej zawsze jest ciutkę przerwy. Sobie cierpliwie poczekamy, jak to tutaj gra. Zobaczmy tego Bogdana całego. Gra czarnymi. No wygrywa, widzę, idzie ostro. Nieźle. Jakieś sprytne paty jeszcze groziły. I mat. Okej. Czyli mamy chyba lidera. 8 z 8. Kim w ogóle jest ten zawodnik? Sprawdźmy. Bogdan Daniel. Jakiś arcymistrz dobry. Ile czasu przewiduje na symultanę? Wydaje mi się, że to nie będzie trwało długo. 3 godzinki może. Może max 4 z przerwą, więc coś w tym stylu. Zależy, ile osób będzie. Drugi najlepszy rumuński szachista. Aha, okej. O, Dawid jeszcze tutaj gra. Dawid białymi, no, wieżówka ciężka. Na sekundach grają sobie panowie. Nie, ja tutaj F3 chyba. A nawet nie, król sobie tędy przejdzie. Ale grozi mat. No tak. Tu już ciężko, ciężko. Okej.
Jeszcze jedna partia trwa. O właśnie, a propos parę gońców. No jest dominacja, dwa pionki więcej. Czarne walczą o ten remis mocno. Jakieś manewry. Oj, tak. I idzie sobie skoczek. O właśnie. Poszło, poszło, poszło. Jeszcze nie koniec. W ogóle pionka można było odbić chyba. W ogóle król stoi w pacie. Może będzie chciał skoczka łapać. Tylko jak to zrobić? Czas. To też element gry. No i chwila, moment, tak. Ósma runda się skończyła. Zostały trzy partie. No i widzimy, że prowadzi ten rumuński szachista. Pinguin na drugim miejscu, Hikaru na trzecim. No, spoko, zobaczymy. Czy możesz przyjechać z własną szachownicą? Możesz wziąć szachownicę, no pewnie, że możesz. Chociaż będą szachownice, oczywiście. Czemu Janek, drugi najlepszy szachista, nie gra w Titled Tuesday? A to nie jest pytanie do mnie. Arkadiusz 8-6, aczkolwiek mogę przypuszczać, że... wiecie, to jest męczenie też materiału, energia. On pewnie trenuje, ma swój jakiś tryb treningowy i tak dalej. No granie takich dla niego podrzędnych turniejów to jest strata czasu tak naprawdę, więc to jest zrozumiałe. To pytanie już było, dlaczego Hikaru ma flagę Brazylii. Bo chyba tam gdzieś przebywa, ktoś napisał, tak mi się wydaje. Wynik, no powiedzmy wynik nie najgorszy, na razie 4,5 na 8. Gra jest trochę gorsza, ale wynik lepszy. No będziemy grać dalej, męczyć tu przeciwników. Fajnie, że jest Was tak dużo na streamie. Dzięki serdecznie, że jesteście. Przypominam, wykrzyknik symultana, jak ktoś ma ochotę 25 września się spotkać, zagrać, powalczyć o puchar. Będą słodkości, będą różnego rodzaju rzeczy ciekawe. Nie tylko to, więc no, zresztą turnieje w Uzdowie są bardzo dobrze organizowane, słuchajcie, chyba jedne z lepszych turniejów w kraju organizowane, jeśli chodzi o turnieje jednodniowe. Serdecznie polecam. Piękne, piękne zawody. Znam organizatorów, oni się naprawdę kawał serca wkładają w te zawody i cisną dalej. To nie jest tylko tak, że to jest jeden taki turniej w roku, czy coś w tym stylu. No a będzie tam symultana, więc siłą rzeczy na pewno będzie świetnie. No, to tyle ogłoszeń parafialnych. Czekamy na rundę numer 9, to pewnie chwilkę potrwa. 21 września mamy, czyli za 4 dni z kimś z Was się na pewno zobaczę. To będzie mi miło. A czy ktoś z Was może mieszka jakoś tak w obrębie 50 km od Działdowa, Mławy, coś w tym stylu, jakiś Żuromin, to macie blisko na symultanę, to zapraszam. Chociaż z Gdańska ludzie się zgłosili, z Brodnicy bodajże, z Warszawy chyba też, że to też są dobre, powiedzmy, połączenia. No wiadomo, samochodem, tak, trzeba dojechać. Okej. Okay. Czekamy cierpliwie na rundę 9. No tak, z Gdańska szybko tam się leci, to prawda. Dobranoc, postach, dobranoc, dobrej nocy. O, super soul. Bardzo mi miło. Zgłaszaj się, zgłaszaj. No nie przenocuję szachistów, gdyż ja nie mieszkam w Uzdowie, tylko w Olsztynie. No szachiści muszą sobie sami poradzić, słuchajcie, z tym noclegiem, jeżeli ktoś ma ochotę przenocować. Tak, raport awansował do 10. Tak, tak, to prawda. No jak masz piękną szachownicę, to bierz ze sobą, to nie jest problem, oczywiście, że tak. To nie ma twardych, takich mega sztywnych reguł, jeśli chodzi o to. Jak masz ochotę, możesz i kamienną szachownicę zabrać, jeżeli posiadasz. Tylko trochę ciężko będzie. Przywiozę dzieciaki, które się uczą szachów. Zobaczymy, jak im się spodoba. No super, zapraszam. Zapraszam serdecznie.
No tak, no ja pamiętam, że mi ją wysłałeś. Śmieje się przecież Kacprze. Taka prawdziwa szachownica stałtony. No to taką powinno się mieć w domu. No dobrze, że masz. Dobra, już zaczynam gadać głupoty. Runda dziewiąta, runda dziewiąta. Gdzie ta runda dziewiąta? Ale zauważyłem, że frekwencja spadła. Zobaczcie, pandemia się skończyła, gra powiedzmy 300, tam 20 teraz zawodników, więc kiedyś grało 600, 700. No a może to jeszcze wróci, jak troszeczkę powiedzmy spotkamy się w październiku, bo na jesieni zawsze wszystko tam do pracy wraca, więc bardziej powiedzmy. Więc może w internecie szachiści będą bardziej grali. Aczkolwiek, no jak była pandemia, no to więcej ich tutaj było widać. O, poziom nieważny. Szachownica piękna. Nie, no zdradzać swoje otwarcia. Nie sądzę. Nie sądzę. Co, że na moich streamach mocno nie spada. A, że poziom. Że twój poziom. Muszę się domyślać tutaj z kontekstu trochę. No, no. Trenować trzeba. A, frekwencja. Mówisz o frekwencji. To tak. To dziękuję serdecznie, że jesteście. To bardzo miło. Bulety będą grane po Title Tuesday? Nie, moi drodzy, nie będą grane bulety. Title Tuesday sobie gramy na razie we wtorek. Zobaczymy, co będzie. Wiecie, no to streamowanie jednak wymaga trochę czasu, przygotowania, energii. Ojejku, gram z kobietą. Nie chciałem takiego kojarzenia. O, gramy. Dobry wieczór, dobry wieczór. Koń F3. Zagramy G3. G6. Krzysztof, musisz się pulu nauczyć. Może F5, takie trochę szalone, ale zawsze trochę inne. No taka Holenderka wyszła. Holenderka, ale może przejść do królewsko-indyjskiej po E5. Już nie. No i teraz chyba tu każą grać. Jak zbije w przelocie skoczkiem czy pionkiem? No nie mam tego dylematu. Ok. Zagram tak. Czy będzie taki ruch od razu? E4 prawdopodobnie. W ogóle F5. Co ja zrobiłem? Dobra, gramy. Nie są to moje klimaty, no ale w sumie nie wiem, dlaczego tak zagrałem. Bez sensu król H8. Należało od razu zagrać H6. Dobra, ale zagrała tak. Gramy tak. Tu jakieś grożą opcje ze zdobyciem pionka. Już nie. Już nie. Że tak? Po prostu, żeby tam próbować coś. Aha. No dobra, trochę mnie tutaj przeciwniczka zmusiła do tego wybicia. Prawdopodobnie goniec zbije. Pionek! To jestem nieco zaskoczony. Okej. No te piony wyglądają nieźle. Teraz bicie. Tak, zagramy. O. Tu skoczek miał fajną placówkę na D3. I hetman jakieś tam opcje czasami. Bo ja widzę coś takiego, że jak będzie bicie, ja zbiję wieżą. Okej. Okay. Wieża C8. Żeby zbić wieżą. I tutaj skoczkiem zagrać na F3, tylko czy to mi? Nie, to bez sensu będzie. Dobra, wracam. Na poświęcenia czasami muszę uważać, niestety. Będę bronił.
Pola G6. No białe mają łatwą grę. Ja tutaj muszę chyba poświęcić teraz pionka. Ewentualnie, no tak, trzeba będzie tak zrobić. Dobra, gram tak i tutaj królem spróbuję. Gram tak, żeby ten hetman już tutaj miał opcję. Na F4 będzie, to ja tak sobie zagram. Po prostu. Te pionki mogą być i siłą, i potem słabością ewentualnie. Dobra, muszę spróbować sprowokować do wymiany. Sprowokujmy. Takie tam opcje się pojawiają. Tutaj jakieś szachy się już pojawiają, jakaś wieża C2. Już coś tutaj można próbować kontr atakować. No jest pionek więcej oczywiście u białych, ale jakaś opcja już tutaj się coś tam pojawia powoli. Tutaj? Zagram tak. Aha, zostanę tu po prostu, dobra. No to wracam. Już nie wiem, co tutaj się... Przepraszam, dzieje. Mogłem zbić pionka w ogóle? Ale mnie tutaj goni. O matko bosko, ale podstawiłem. Dobra, muszę tak. O, ale motyw podstawiony, niestety. Niestety. Próbuję tego pionka wziąć. Oczywiście wygrana jest. Jest wygrana białych. Jeszcze powalczymy. Tego mi zdejmie. Słabo realizuje tą przewagę. Aczkolwiek... Co jest? Co jest? Partia porzucona. Co jest? Co tu się stało? O co chodzi? No na czas nie przegrałem. Myślałem, że na czas przegrałem, ale mi zero zaliczyło, prawda? Wywalili ją? Co? Odwołali Title Tuesday? Co? Wykryli u niej silnik, czy co? Jak przerwali turniej? Aha, no dobra, i co dalej? Jaka decyzja? Ktoś mi coś podpowie? Widzowie? Nie no. Mówicie, że jest problem na serwerze. Dobra. Poczekamy chwilę, co się stanie dalej. Aha, dobra, faktycznie jest napisane anulowane. Dobra, nie zwróciłem na to uwagi.
No ale w tej sytuacji już tak patrząc, to można powiedzieć, że dziękuję za punkty. Można powiedzieć, że no nie, no teoretycznie to powinna być prawdopodobnie wygra na białych. Ciężko o realizację na pewno na tym czasie, ale no, realizowała to fatalnie. Zostało odwołane, tak? No to taki turniej, wiecie. No i co, tutaj mam wrzucić ten materiał na YouTube? Jak tu się nie skończyło? No, kilka partii było, ale... No dobra, to komu wypłacą pieniądze za pierwsze miejsce? A może podzielą przez wszystkich zawodników? Hikaru do nich napisał. Następna będzie razy dwa, czyli nie rozumiem. Serii 100, o co chodzi razy dwa, że... Aha, że podwójna nagroda będzie, ok. Znaczy nie, to jest pewne, czy tylko tak... Aha, że tak będzie. Hikaru tak powiedział. Organizatorzy potwierdzili. No dobra, no to co? No to trzeba chyba kończyć w takim razie. Szkoda, bo... No dobra, zdarza się, no co zrobić? Siła wyższa, nie? Siła wyższa. Okej, okay. Przerwane. Tablet Tuesday. Powiem wam szczerze, że z jednej strony dobrze, bo jakoś mi się tak niemrawo grało mimo wszystko chyba. No ale to tak wiadomo, jak jest w internecie.